Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dziś jest z nami Orbea kolejna. Jest to MX20, o której dzisiaj słów kilka. Dokładnie tak. Dzisiaj mamy dla Was Orbeję MX20, tak jak Damian powiedział, na kołach 29 cali. Jest to rower na ramie aluminiowej z przeznaczeniem do turystyki rowerowej, tudzież lekkich startów amatorskich na początek, bo w zasadzie to wszystko, co w nim jest, to o tym świadczy. Rower mamy właśnie, jak powiedziałem, na ramie aluminiowej z zwykłymi zaciskami, czyli tymi QR, szybko zamykaczami. Tak jest. Rama już jest, nie jest pod Pressfita, tylko ma wkręcany support BSA. Jest, co prawda, fajne, że prowadzenie wewnątrz linek, nie tak jak w Almie z przodu wychodzą, tylko po prostu z boku. No wiadomo, to już rozwiązania konstrukcyjne, aluminium. Raczej ciężko by było gdzieś tutaj w aluminium wiercić, żeby po prostu narażać konstrukcję na tak, mamy obciążenia. Też wolny slot, jakbyśmy chcieli przyrzutkę zamontować. Jeżeli zapragniemy takiego rozwiązania, no to mamy pod to slot, żeby tam przeciągnąć sobie pancerz i linkę, aczkolwiek nie wiem, czy ktokolwiek będzie to czynił. Dokładnie tak, dlatego że mamy tutaj napęd 1:12. Od Shimano, jest to Shimano Deore z bardzo dużą rozpiętością kasety 1051, bo to jest Deorka. Hamulce, właśnie tutaj rower ponad połowę tańszy praktycznie, mamy od Almy, a hamulce mamy te same, czyli MT200. Pytanie, czy to dobrze dla MX20, czy to słabo dla Almy? Dokładnie tak. Znaczy raczej słabo dla Almy. W MX20 no jest to dopuszczalne, moim zdaniem ok. Dalej mamy oszczędność, jeżeli chodzi o piasty. Tu są TX505. Także jeżeli chcemy poczuć troszeczkę inne szusowanie, no to inną sztywność, może i warto wstawić sobie piasty wyższej grupy szimanowskiej. Ale to raczej na początku nie jest potrzebne. Tak, w zasadzie umówmy się, jeżeli zaczynamy jazdę albo jeździmy po prostu dla samego siebie, bez konieczności robienia wyników, nie idźmy w tym kierunku wiecznego upgrade'u, bo rower i tak za Was nie będzie jeździł, to jest też bardzo ważne. Znałem wielu zapaleńców, potem zawodników i bardzo szybko się wypalali, bo zamiast się skupić na radości z jazdy, skupiali się na wiecznym upgrade'zie, co tu jeszcze poprawić, co tu jeszcze zrobić, to się staje po chwili nudne. Gdzieś ta cała frajda, ten cały fan jazdy rowerem im zanika, są po prostu amatorami, a przyjmują się bardziej jak nie jeden zawodowiec. Także przed tym Was przestrzegamy, bo wielu chłopaków, z którymi jeździłem, się na tym po prostu poparzyło. Dokładnie tak. Skupmy się na tym, co mamy, a nie na rzeczach, które... Po prostu jeździmy. Dokładnie tak. Na które nie mamy wpływu czasami. Rower na amortatorze olejowym. Jest to Santor XCR z manetką blokady na kierownicy. Bardzo fajnie, bo jednak blokada się przydaje podczas podjazdów. Mamy go na kołach, tak jak powiedziałem, na początku 29. Piasty Shimano na obręczach Rodi z nierdzennymi szprychami oraz oponami. Tak, to jest Kenda K1153
dosyć znany bieżnik, lubiany. Nie jest tak drogi jak załóżmy Schwalbe, czy Continental, czy Maxxis. Jest to tańsza guma, ale ma swoich zwolenników. Także dosyć bardzo gęsty bieżnik, który no, nie powoduje wielkiego hamowania na asfalcie, bo ta kostka jest drobna. Opona trochę też łatwo oczyszcza. No i zabudowę widać troszeczkę jak w Smart Summie, że to jest na stożku, że tutaj mamy część przeznaczoną na asfalt i protektor boczny, który ma łapać dopiero w szutrze. Bardzo podoba mi się rama. Rama, która ma bardzo duży skos na przekroku. Także to jest MK, ale wypada na przekroku dosyć nisko. Skraca nam to ogólnie rower dzięki temu, że rura górna idzie bardzo w dół. Jest to rower moim zdaniem wygodny. Jeżeli chcemy sobie pojeździć wycieczkę z rodziną, jest ok. Jeżeli chcemy docisnąć przez to, że jest zwarty, ma z tyłu też jest fajnie tutaj widoczne skrócony trójkąt. Tak jest. Koło jest maksymalnie pociągnięte do przodu. Będzie zwinniejszy. Będzie zwinniejszy, będzie to lepiej skręcało, będzie to nam lepiej przyspieszało, jeżeli chcemy podeptać. Dokładnie tak. Rower, zasadniczo rower, bo mówiliśmy. No cóż, w tej cenie jest to dobry, że skonfigurowany rower. Nie ma co się zbytnio doczepić, może ewentualnie, tak jak Damian powiedział, do opias, no ale to tam gdzieś tam na początku nam to wszystko wystarczy i zasadniczo, dopóki się nie popsuje, to nie ma co to wymieniać. Znaczy, umówmy się, w większości sklepów, tak jak słyszę relacje klientów, dopóki nie spytacie o piasty, to też Wam nie będą o tym za specjalnie mówić. Dokładnie, ale my powiedzieliśmy. Mało kto zwraca na to uwagę, jakie są piasty przy zakupie tej klasy roweru. Rower w cenie 4299 zł, czyli połowę tańsze od Almy, tej co przedstawiliśmy Wam. Natomiast jak najbardziej jest ok i jest fajnie skonfigurowany. Wszystko to, co ma mieć ten rower, ma. Ta cena jest jak najbardziej uzasadniona. A może mieć więcej, bo ma sloty na bagażnik, mamy mnóstwo miejsca na bociki, możemy tak z niego zrobić wycieczkowca, rower, z którym możemy zrobić wiele. Jeżeli chodzi o ten model, jest dostępny u nas i będziemy mieli więcej opcji, zarówno jeśli chodzi o rozmiar ramy, jak i kolorystycznie. Kolejne sztuki już do nas jadą. Podobnie jak przy Almie, jak i w każdej Orbei, standardowo otrzymujecie 2-letnią gwarancję, ale jest możliwość złożenia takiego podania o dożywotnią gwarancję, którą Orbea udziela na ramę i na sztywne widelce. Jeżeli posiadacie model MX, którykolwiek, podzielcie się swoimi wrażeniami, jak Wam się ta rama podoba, jak się na nim jeździ. Jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie, pytajcie, dzwońcie. Dziękujemy za dotychczasowe uwagi i pytania od Was. Wszystkie bierzemy sobie do serca, a na wszystkie pytania staramy się jak najszybciej odpowiedzieć. Dokładnie tak, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie do oględzin roweru na żywo w salonie Biker Budzyk Brodnica lub w Iławie. Jeśli zainteresowani, to tak jak powiedziałem, zapraszamy. I my dziękujemy za ten odcinek i będziemy dla Was nagrywać kolejne. Także do zobaczenia w kolejnych i cześć. Cześć.